terenów Ukrainy. Często zatrzymują się na granicy zachodniej, ale nie przekraczają granicy kraju z Polską czy... Witam wszystkich serdecznie. O cholera. Nie chce się. Jakieś twarde. Trzy jajeczka. Dobra, poszło. Trzy jajeczka. Banan. To jest omlet dla tych, co lubią dobrze zjeść i zdrowo. Dla wszelakich ludzi, co uwielbiają sztuki walki. Kulturyści też to mogą jeść. Oraz taki zwykły Kowalski, co po prostu chce rzucić parę kilo, bo się zapuścił. Nie mam niestety odżywki białkowej nie mam, więc dodam tylko łyżkę mąki. Ale powinna być odżywka białkowa. I smażymy to na oleju kokosowym nierafinowanym. Tak wygląda zmiksowane. Widać? Widać. Tak wygląda zmiksowane. Jedziemy trochę cynamonu. Jedziemy trochę kardamonu. Trochę. Taki omlet powoduje to, że się po prostu chudnie. I dostarcza się do organizmu wszelakie elementy odżywcze. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, musicie poczekać do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, bo to naprawdę to jest dopiero początek. No i tego momentu nie za bardzo lubię. Patelnia oczywiście jest rozgrzana do granic możliwości. Wlewamy. Tego momentu nie lubię najbardziej. I teraz od razu zmniejszamy ogień. Na piątkę. O cholera. Co to się stało? Weź, kurczę, dobra. Już wiem, co się stało. Przykrywamy to. Rozładował się statyw. Teraz ręcznie muszę to wszystko robić. Dobra. Teraz od razu zmieszamy ogień, żeby go nie spalić. Tak. Muszę kręcić z ręki jogurt. Teraz tak, truskawki. Banany. Truskawki, banany. Jeszcze. Z jednej, z drugiej. No jeszcze się nie zrobił. Zaraz go będę przerzucał. A, 8 kwietnia dzisiaj. Ten statyw mi się psuje, nie wiem dlaczego. No dobra, nieważne. Tutaj, jak ktoś będzie miał okazję, będzie w Hiszpanii, to polecam. To jest bardzo słodkie. Te kanapki to nie moje. Nie, staram się nie jeść tego w ogóle. Tym bardziej, że to jest białe pieczywo, a to jest Nutella tak zwana. No i najgorszy moment to będzie przerzucenie tego. No i tego momentu nie lubię, bo to strzela. Wentylatora nie będę włączał, bo wtedy jest to. Nie będzie słychać. Dobra.
No i tego momentu najbardziej nie lubię. Tego przerzucania. Nie wiem, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. O cholera, wyszło. Wyszło, ale spaliłem. Statyw idzie do lodówki. Przejdź, Wenuśka. Do lodówki idzie statyw. Ktoś sobie pomyśli, że to jest jakiś... Właśnie tak się reperuje elektronikę. Trzeba to zamrozić na 24 godziny. Ktoś sobie może pomyśleć, że to jest absurd. No to jak zepsuje ci się statyw, zrób tak jak ja, na 24 godziny do zamrażalki. Nie mogę wam tego pokazać. To jest dżem, ale dżem robię sam, nie kupuję sklepowego, ponieważ skład dżemu sklepowego pozostawia wiele do życzenia. I ja staram się nie jeść dżemów. I dosładzam go gryczanym miodem, bo gryczany miód jest smakowo najbardziej mi odpowiada. I do tego szklaneczka mleczka. I takie śniadanko jest naprawdę smaczne i zdrowe. Smak jest niesamowity, mimo to, że jestem po COVID-zie już ponad w październiku tamtego roku mnie przeatakował, to smaku i węchu do tej pory nie mam, ale jest dobry ten omlet, naprawdę jest dobry. No, jak zwykle mam przyjaciółka, która nigdy nie zdradza, tak? Wenusia, chcesz omlecika? Chcesz omlecika? No chodź po omlecika. No chodź. To chodź. Tak, chodź po omlecika. No, jak omlecik? Kurczaczek? Chcesz kurczaczka? I tak ostatnio coś przytyłaś. No. Taki omlet znika moment. Ciekawe, czy Wena... Podobno zwierzęta są mięsożerne. Wenusia, dasz radę? O kurde. Smakuje ci to? Czy ty mięsna jesteś, ostro mięsna. Czyli jak zwierzę je, czemu się chudnie na takich... Czemu się chudnie na takich omletach? No bo się nie je tego. To jest zguba. Białe pieczywo w ogóle powinno być totalnie odstawiane. Wszelakie słodycze. To jest zguba. Zguba narodu. No i suplementacja. No to cynk. Cynk z witaminą C. Elektrolity, bo biegamy. No i nie tylko. Jeszcze sobie boksuję. Czasem trochę siłowni porobię. Multiwitamina i minerały. No i magnez, bo magnez jest strasznie wypukiwany, jak się kawę pije, ale staram się nie pić kawy. No i rutinoskorbin, ale to tak na zasadzie, że bardziej profilaktycznie, jak w ogóle. No i przez zimę witamina D, bo nam Polakom brakuje tylko tak naprawdę jednej witaminy D ze względu na brak słońca. No. W międzyczasie smoothie będzie wjeżdżało. Burak, jabłko, czarna porzeczka. Ogólnie zacząłem buraki zjadać. Zjadam buraki. Takie